No, dzień dobry, czy tam słychać? Co taka zaspana? No, chyba takie dzisiaj miałam. Aha. Ojejku. U mnie głowa boli, zimna biła, cholera. To na oddział szpitalny, nie? Powiedz tam komuś, przecież widzieli, co się dzieje. Nie wiem, jestem w celi cały czas jestem w łóżku. Aha. No ale to powiedz komuś, co się dzieje, że miałeś ataki, przecież widziały. Ja nie wiem, czy miałem ataki. Tego nie wiem. Ojejku, no. A ja akurat jestem tutaj pod drzwiami, do tego tutaj już przyjechałem. A, to fajnie. I przyszedłem na widzenie, może się uda wejść. To fajnie. A no. To mówiłaś już, że idziesz na widzenie? Tutaj jest kolejka, wiesz, osób. Zaraz Aha. będę próbował chodzić. Mam tą paczkę odzieżową. No to fajnie, że ci się udało przyjechać w ogóle. Zimno ci, tak? No nie, głowa mnie boli tylko. Teraz mi nie jest zimno trochę. I co, żadna nie widziała, że masz ataki? No nie, pilnują mnie teraz. Teraz się pilnują? No to nie mogły po kogoś ten zawołać? Nie wiem, czy kogoś wołali, czy nie. A. Dlatego nie pamiętam. Fajnie. No to się fajnie, że chciało cię przyjechać. No, przed chwilą tutaj dojechałem. 1,5 godziny. To będę czekać, aż mnie zawołają na to widzenie. No. Przynajmniej ciebie zobaczę. A jak się nie uda, to przynajmniej zostawię tą paczkę, nie? Bo nie wiadomo, czy się uda. Wiesz, zawsze jakieś problemy mogą być. No i tak chcę cię zobaczyć. Mam nadzieję, że uda się ciebie zobaczyć na żywo. No. Czyli widzisz, jednak te ataki dalej występują. Właśnie nie wiem, czy te ataki były, czy nie. Nawet nie pamiętam, że no jakieś tabletki brałam. Mały ten zakład w sumie. Tak, tam? Mały ten zakład. No. Mniejszy od tego w Katowicach. Na Mikołowskiej. Takie. No. Parę metrów w jedną, parę w drugą. Coś to poczekaj, żeby udało mi się wejść na widzenie. No. Teraz możliwe, że jak się zaczęło, to będziesz miał ataki co 2-3 godziny, nie? Może nie wiem, czy ataki miałam, czy nie. To powiem ci, bo nie wiem. A jak zobaczysz lustro, to możesz spojrzeć na usta. Jeżeli będą takie zaczerwienione, to znaczy, że zagryzałaś, nie? Aha. Czyli tak jak zwykle podczas ataku. Aha. Albo jeżeli czujesz tak jak zawsze inny smak w ustach, nie? No to no. też to było zawsze podczas ataku, jak pamiętasz. Aha. Teraz to poczekaj tam na mnie, żeby mi nie uciekał. No. Bym mogła ci przynajmniej zobaczyć. Powiedz tym pseudo koleżankom w celi, że normalnie jak będziesz miała atak, no to niech wezwą tego klawisza, czy kto to tam jest, i na oddział szpitalny, a nie. No. Bo podobno jest tutaj takowy, tak? Czy ma dopiero powstać? Co? Bo jest Co? Tutaj oddział szpitalny taki, tak? Czy ma dopiero powstać? Nie wiem, nie mam pojęcia. No to normalnie do szpitala i już. Zobaczymy. No. A co dużo tych ludzi jest? Nie, ale ci za murami są tak opieszali, że to trwa. Aha. To jak długo tutaj jechałeś? No mówiłem ci, już 1,5 godziny. Aha. To zaraz zobaczymy się na tym, na trasie. Gdzie? Gdzie się zobaczymy? Do tego. Do ściany. Do ściany? No, do widzenia. Na widzeniu się zobaczymy, no, o ile się uda. Dobrze. Chyba, że będziesz miała kolejny atak. Jesteś, Kasia? Kasia? Kasia, jesteś? Wszystko jest okej, wiesz? Wszystko jest w porządku, Kasia. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, Kasia. Wiem, że mnie słyszysz. Wiem, że mnie słyszysz. Wiesz, wszystko jest w porządku.
Wszystko jest w porządku, Kasiu. Halo, jest tam ktoś? Jest tam ktoś? Jest tam ktoś? Halo? Halo, jest tam ktoś? Halo, halo, halo. Jest tam ktoś? Ratownictwo medyczne. Rozmowa nagrywana. Ratownictwo Częstochowa, halo? Witam, Zagórski, Tomasz się kłania. Ja jestem tutaj przed zakładem karnym w Lublińcu na ulicy Sobieskiego 6. I rozmawiałem przez telefon z konkubiną, która jest właśnie w tym zakładzie karnym. Tak. I właśnie miała atak padaczki. Wiem, jak to wygląda. No, ale to na służby powiadamiają. Ja wiem. Ale te ataki padaczki są na tyle specyficzne, że oni mogli się nie zorientować. I została odłożona słuchawka. Nawet nikt nie wziął z klawiszy tej słuchawki do ręki, żeby ze mną porozmawiać. I zanim oni się zorientują, że miał miejsce atak, no to nie wiem, czy w ogóle się zorientowali. A jaka to jest? Ale proszę pana, no przecież tam jest też lekarz i tam, proszę pana, jest karta chorego i na pewno ta pana konkubina podała, że choruje na padaczkę, czy nie? Oczywiście. Jaka to jest padaczka, proszę pana? A ja się nie znam na rodzajach padaczki, proszę pani. Aha. Czy tylko pan wie, że miała padaczkę, tak? No wiem, bo akurat rozmawiała przez telefon, czyli no, można przyjechać, tak. Ale no to już jest po padaczce, jak rozmawiała z panem przez telefon. Nie rozumiem. Jeszcze raz? Rozmawiała z panem, to już jest po ataku padaczki. Nie. Pani mnie nie słucha. Podczas rozmowy telefonicznej miała właśnie atak padaczki i rozmowa się urwała. Aha. Tak, tak. Także no to jest Sobieskiego 6. No i ona jest sama w celi, czy gdzie ona tam jest? Nie, no telefony nie są w celach, tylko na korytarzu. Aha. Sobieskiego 6, tak? Tak jest. A nie mi pan poda numer tam do tego zakładu karnego? Zna pan jakiś numer? Numer telefonu? Oj, no. Nie, ja tutaj nigdy nie dzwoniłem tam do nich. Zawsze do mnie dzwoniono i to też się wyświetlał, że... A do tej konkubiny niech mi pan poda numer może? Ale telefon do konkubiny jest włączony. Przecież więźniowie nie mają telefonów. Aha. No właśnie, aha, taka sytuacja patowa. Nie wiem, czy oni tam do państwa zaraz zadzwonią, ale wolałem ich ubiec, zanim się zdecydują za godzinę, czy zadzwonić, czy nie. Bo teraz ona będzie miała ataki co 2-3 godziny i przez 2 doby. Wiem, jak to wygląda, bo mieszkamy razem, tak? No, różnie tam, proszę pana, bywa z tymi padaczkami. Ale to jak to się ta konkubina nazywa? Katarzyna Bednarz. Katarzyna Dobrze, Bednarz. Ja tam zadzwonię, proszę pana, do ochroniarzy, do tych strażników. No jakbym mógł prosić, żeby oni tego nie zbagatelizowali, jeżeli tutaj nie ma oddziału szpitalnego, żeby po prostu pojechała do szpitala, no bo co to jest, gdzie no to my żyjemy, gdzieś w Afryce. Proszę pana, czy będzie zabierana. Dobrze, ja na tą chwilę przyjęłam. Super. Powiadomi odpowiednie służby. Dziękuję panu. Kłaniam się. A pan się nazywa? Zagórski Tomasz. Zagórski Dobrze, panie, Tomasz. Zagórski, mam przyjęty. Nadzieję, że mogę na panią liczyć. Dziękuję, kłaniam się. Proszę pana, najpierw powiadomię służby i dopiero później Dobrze. Wyślę karetkę. Dobrze, to proszę tak powiadomić, żeby się udało. Dziękuję pani. No na pewno. Proszę bardzo. Kłaniam się. Proszę bardzo. Ratownictwo medyczne. Pogotowie, proszę. Halo, słucham. Halo. No, witam. Zagórski Tomasz. Ja wcześniej do państwa dzwoniłem. No Jakie i tutaj ulicy? Na Sobieskiego 6 zakład karny. No i jestem, tak, i jestem pełen podziwu, bo tutaj zespół przyjechał fajnie szybko i otrzymał ode mnie informację, państwa zespół, że konkubina tak? teraz będzie dostawać, mieszkamy razem już lata, także wiem, a taki co 2-3 godziny i przez 2 doby. No to po co państwa zespół przyjechał, skoro nie będzie transportowana do szpitala? Bo tutaj nie ma oddziału szpitalnego na tym zakładzie karnym. Nie jest to dziwne? No, nie uważa? O co panu teraz chodzi? Bo nie wiem. Nie, w ogóle nie rozumiem tej sugestii, proszę pana. Do Lublińca, do zakładu karnego, rozumie, pyta pan. To pana konkubina, rozumiem, tam jest chora, tak? I no, chora. Co no, w związku z tym?
No i tak jak mówiłem wcześniej, jak pani słyszała... Ale będzie... pan nie decyduje o tym, proszę pana, czy będzie zabierana, gdy no zabierana pacjenta do szpitala, czy nie. Pan takiej decyzji nie podejmuje, tylko zespół. Nam jest to niepotrzebne, proszę pana, ja nie muszę wiedzieć, co ile będzie miała. Ktoś tak. będzie miała, pewnie będzie zespół. Może mi pani pozwolić dojść do słowa, bo chcę powiedzieć ważną rzecz. Ktoś będzie musiał ponieść ewentualne konsekwencje. Jeżeli ja informuję, że będzie miała ataki co 2-3 godziny, bo wiem to, i one będą występowały prawie 2 doby, bo robiłem statystyki, wiem jak to wygląda, to mimo tego ona tutaj ma zostać na tym zakładzie? Proszę pana, to niech ma pan pretensje do zakładu, dobrze? To już tak jak mówię, nie do nas. Ale to nie ma pogotowie decyduje, ani zakład kary. Nie, ale to nie, mogę prosić pani imię, nazwisko albo numer? 10-10 proszę pana, dyspozytor. I w tym momencie, jak nie jest pacjentka zabierana, to widocznie nie ma wskazań do zabrania do szpitala. A tak padaczki występujący co 2-3 godziny w czasie dwóch dób nie jest wskazaniem do przetransportowania do szpitala. Ale proszę pana, tam nie ma na miejscu, tylko tam jest karetka i bada pacjentkę i wcześniej była. Akurat tak się składa, że jestem tutaj przy pogotowiu, jestem na miejscu. No i dlaczego? I nie zabierają pacjentki do szpitala? No właśnie nie i w tej sprawie dzwonię do pani. No bo ale tutaj... to ja na to wpływu nie mam, bo ja takiej decyzji nie podejmuję, proszę pana, tylko zespół, który jest. Coś się stanie, ktoś będzie musiał podjąć tego konsekwencje, tak żeby pani wiedziała. Wstrząsające, rozmowa... proszę pana, to co pan mówi. Jest zespół na miejscu i tak jak mówię, zespół jest zobligowany do podjęcia decyzji, dobrze? Tam jest, są opiekunowie zakładu karnego, jest potrzeba, jest karetka wysyłana, teraz to nie wiem. No nie wiem, tutaj zespół zadecydował, że nie będzie transportował, no i to jest mimo tej informacji, którą udzieliłem. Proszę pana, i krótka sprawa, to jest decyzja zespołu. Zespół jest dobrze, no ale ktoś będzie musiał podjąć konsekwencje, jeżeli coś się stanie i będą musiały zostać wyciągnięte wnioski, no. Będą wnioski pewnie wyciągane. To są komplikacje neurologiczne, które mogą mieć miejsce. Ja nie jestem lekarzem, ale podejrzewam. Pan coś chce wymusić w ogóle w tym momencie na pogotowiu? Proszę wymusić? W jaki sposób? Cel pan ma? Bo nie wiem, nie rozumiem. Ja tylko informuję. W jakim celu pan teraz dzwoni? Poinformował pan o tym zespół i co zespół panu powiedział, że nic, nie ogóle, zabierają ogóle, do szpitala? Na tą chwilę nie widzą. W ogóle nie widzą na tą chwilę potrzeby. Dobrze, proszę pana, blokuje pan linię alarmową. Dobrze, jest na miejscu zespół. Dobrze. Są opiekunowie zakładu karnego, więc proszę tam w dyskusję się wdawać, dobrze? Dobrze, fajnie, dziękuję.